Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam nowość od firmy Vision. Mianowicie będzie to bateria Vision Inno. Mamy po boku logo Visiona. Z drugiej strony również. Z tyłu mamy jakieś informacje o tym, jak zachowuje się bateria, jej rozmiary, pojemność, ale to o tym za chwilkę. Bateryjka bardzo fajnie wygląda w opakowaniu, ale jak będzie w rzeczywistości? W środku znajduje się ulotka i sam akumulatorek. Tutaj w końcu pojawiło się logo Visiona na froncie. Coś takiego. Miałem bateryjkę. No i to by było tyle, jeśli chodzi o zawartość opakowania. Bateryjka bardzo ładnie wykonana. Mamy tutaj jakieś napisy w postaci pojemności baterii i oporności, jaką ta bateria obsługuje. Na dole mamy nazwę Vision Inno, czyli model firma, i na dole mamy jeszcze by Vision. Bateryjka jest na gwint 510, więc aby korzystać z innych parowników, na gwint zewnętrzny oczywiście trzeba użyć przejścióweczki, ale o tym za chwilkę. Jest to pierwsza bateria od Visiona, która obsługuje grzałki od oporności 0,25 Ohma, czyli możemy używać do tego dripperów, jak i zwykłych parowników, gdyż ta bateryjka dobierze nam moc do każdej grzałki. Maksymalna moc tej bateryjki to 40 W, przepraszam, więc rozpiętość jest dość duża. Odblokowujemy tę baterię poprzez pięcioklik. Mamy taką białą diodę tutaj na push butonie i obok mamy wskaźnik naładowania baterii, 5 kreseczek. A żeby zagłębić się, ile dana kreska oznaczy, już wam mówię, 5 diod to 100% naładowania baterii, 4 diody to 80%, 3 diody 60%, 2 diody 40% i 1 dioda to 15%. Pojemność tej baterii to 2000 mAh, więc dość sporo. Jeszcze mi się nie rozładowała, testuję ją 2 dni, więc napiszę wam, jak coś, ile to cudo wytrzymało. Średnica to 21 mm, więc idealnie pasuje do dripperów. Już wam pokazuję, że również drippery tutaj też będą działać. Mamy tutaj dwie grzałki na drucie 0,4 i tutaj wychodzi około 0,3-0,4 Ohma. Jak widać, działa. Tak, działa. Więc jest w porządku. Nakręcimy również sobie power spota, tylko tak jak mówiłem, użyjemy do tego przejścióweczki. Przejścióweczki nie są drogie, warto się zaopatrzyć. Bateryjka ma dużą pojemność, więc jest naprawdę w porządku. No i działa. Działa. Ładowanie tej baterii odbywa się poprzez port micro USB znajdujący się w tym miejscu. Jest to bardzo wygodne, niestety do zestawu nie jest dołączana żadna ładowarka, żaden kabelek nawet, więc niestety firma Vision trochę się zepsuła, jeśli chodzi o ten produkt. Cena tego produktu również, myślę, jest zadowalająca. Bateria fajnie trzyma się w dłoni, ma taką fajną graficzkę, nie wiem, co ona może oznaczać. Występuje w dwóch wersjach, przynajmniej z tego co mi wiadomo, srebrnej i w wersji czarnej, więc jest naprawdę w porządku. Coś mogę więcej jeszcze o tej baterii powiedzieć. Czas ładowania to około 5-6 godzin, w zależności od ładowarki, czy ładujemy ją z sieci, czy ładujemy ją przez USB w komputerze, no ale przez USB w komputerze raczej rzadko się ładuje chyba, tak przynajmniej mi się wydaje. No i materiał to stal, więc powinno to troszeczkę
wytrzymać. No i dobra, to była tyle, ja pozdrawiam Was serdecznie, niedługo na recenzji może zobaczycie, jak ta bateryjka się sprawuje. A obecną chwilę to wszystko, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!